Tej nocy temperatura oscylować będzie w granicach od 11 do 17 stopni w Łodzi. W centrum i na północy dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Wyładowania atmosferyczne wystąpią w Katowicach i w Krakowie. Wiatr będzie umiarkowany, podczas wyładowań atmosferycznych porywisty. Jutro na niebie spodziewamy się wielu przejaśnień i rozpogodzeń, szczególnie w centrum i na północy. Południowa część Polski z opadami deszczu, a także lokalnymi burzami. Termometry pokażą od 18 do 24 stopni. Wiatr będzie miejscami porywisty. Na południe Europy zanotujemy do 36 stopni w Atenach. Wyładowania atmosferyczne wystąpią w Madrycie i w Moskwie. Temperatura wyraźnie wzrośnie w centralnej i północnej części naszego kontynentu. Kolejne dni okażą się coraz cieplejsze. Na niebie sporo przejaśnień i rozpogodzeń. W poniedziałek temperatura oscylować będzie w granicach od 24 do 27 stopni na Pomorzu. We wtorek bardzo podobna sytuacja pogodowa, ciśnienie będzie rosło. W środę w całym kraju spodziewamy się bezchmurnego nieba. Zanotujemy kolejny wzrost temperatury do 28 stopni na Pomorzu i w centrum.